Największy w Polsce cyrk Zalewski już w sobotę 9 lipca w Lubaczowie. Cyrk wystąpi tylko z jednym spektaklem. Początek o godzinie 16 w namiocie przy ulicy Ofiar Katynia. W programie m.in. Zuma Zuma, akrobaci z Kenii, tygrysy i białe lwy, konie Palomino, wielbłądy, kozy, duża iluzja, lasermen, klauni, ekscentrycy z Pragi, antypody, czyli żonglerka nogami oraz Lina Pionowa, absolwentki Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej. Chętni mogą skorzystać z promocji. Dorosły z biletem zakupionym w kasie może wprowadzić dwójkę dzieci w wieku do lat 10 gratis. Rozstania nie muszą być bolesne i długie, szczególnie te z bankiem. Wystarczy kilka odważnych kroków, aby znaleźć lepszy i tańszy. Wystarczy kilka chwil, by cieszyć się kontem aktywnym, nie płacić za przelewy i korzystać bez opłat z wszystkich bankomatów w Polsce. A gdy zapomnisz portfela, zawsze możesz skorzystać z biometrii wypłat w bankomacie za pomocą dotyku. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Lubaczowie i zapytaj o konto aktywne. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Poznasz nas na nowo. Automarket Centrum Spółka Cywilna Bajor i Przygoda oferuje samochody używane różnych marek, sprzedaż, komisji i leasing. Zapraszamy na zakupy. Mielec, ulica Moniuszki 8, telefon 509 512 817. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko, przed nami najnowsze wydanie naszego serwisu w obiektywie. Atrakcje muzyczne, sportowe, zbiórka krwi czy wreszcie rewia kabaretowa. Tak wyglądało tegoroczne święto Choryńca Zdroju, na które zaprosił wójt Choryńca, a także tamtejszy gminny ośrodek kultury. Tegoroczne Dni Choryńca Zdroju w sobotę 2 lipca rozpoczęła akcja zbiórki krwi. Pomimo upału dawcy jak zwykle nie zawiedli, udało się zebrać prawie 17 litrów krwi. Przyszło do nas 41 dawców, 37 osób oddało i to daje wynik 16,65 bodajże litra. Dziękujemy oczywiście wszystkim dawcom za to, że się stawili, pomimo dużego upału, pomimo niezbyt korzystnych warunków atmosferycznych, ale frekwencja dopisała, dziękujemy bardzo. Mamy stałą grupę dawców, to jest 35-40 osób, to jest w Choryńcu norma, a rekord mamy 59 dawców w zeszłym roku na 6 grudnia na akcji mikołajkowej. Także mamy tu silną reprezentację, która nigdy nie zawodzi, zawsze są, zawsze przychodzą i oby tak dalej. Dominują mężczyźni czy kobiety? Szczerze mówiąc, to nie mamy, nie prowadzimy takich statystyk, ale wydaje się, że odrobinę więcej mężczyzn jednak. Następnie rozegrano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Choryniec Zdrój, a także turniej warcabowy, w którym główną nagrodą był również Puchar Wójta. Z koncertem wystąpiły zespoły z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, m.in. trio instrumentalne Lwowska Kapela Tajoj oraz zespół bluesowy Sept Blues. W niedzielę podczas kolejnego dnia świętowania wystąpiła grupa artystyczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Choryńcu. Organizatorzy zaprosili także na program dla najmłodszych koncert zespołu 32 Band, a także rewię kabaretową Viva Mirage. Wieczorem wystąpiły zespoły Tuchaj Bay oraz Gwiazda Wieczoru zespół Masters. Nasze choryńskie dni odbywają się po raz drugi w nowym zrewitalizowanym parku i cieszą się po raz kolejny bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Choryńca, ale również gości i kuracjuszy, którzy nas odwiedzają. I z roku na rok staramy się rozszerzać formułę, zapraszać coraz to nowych uczestników, poszerzać atrakcje, które się tutaj mają miejsce. W tym roku Dni Choryńca rozpoczęły się wczoraj, czyli w sobotę. Na scenie królowały zespoły z Przemyśla, bo rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Były zespoły bluesowe, szantowe, były zespoły lwowskie, był instrumentalista, który tutaj czarował swoją grą na akordeonie. Równolegle z tymi wydarzeniami na scenie odbywały się turnieje piłkarskie, turnieje warcabowe. Nasz klub honorowych dawców krwi Ratownik zebrał wczoraj około 15 litrów krwi, pomaga osobom potrzebującym, a największa atrakcja to oczywiście dzień dzisiejszy. Tutaj rozpoczęliśmy rewią dla młodzieży, przed nami scena kabaretowa, no i największe gwiazdy, czyli zespoły Tuchaj Bay i grupa Masters.
W Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie do końca lipca można oglądać wystawę Panoram autorstwa lubaczowianina Tomasza Mielnika. Jest on autorem jednej z pierwszych na świecie panoram Plutona, a także pierwszej w Polsce panoramy Marsa, wykonanej ze zdjęć pozyskanych od NASA. Tomasz Mielnik to samouk, który fotografią zajmuje się już od wielu lat. Na wystawie można oglądać około 30 fotografii, przede wszystkim panoram. Najstarsze zdjęcie pochodzi sprzed 3 lat. Proces zbierania zdjęć to trwał dość długo, bo to przez parę lat i nie był z myślą o wystawie. W ogóle o wystawie nie myślałem kiedykolwiek, bo tylko żeby pokazywać jakieś panoramy w internecie. Także niektóre są zdjęcia robione dość niedawno, tak jak to, kościół, a niektóre no niestety dość odległym czasie. Praktycznie wszystkie zdjęcia tutaj są takie moje najlepsze, bo zostały wyselekcjonowane z dużej ilości, bo dużo zdjęć zostało odrzuconych, bo po prostu nie zmieściłyby się na wystawie. Każde jedno jest dla mnie ważne. Zdjęcie drzewka niedaleko baszni, tam szły dwie burze, jedna z lewej, druga z prawej, a ja stałem w środku. No niestety trzeba było się ewakuować dość szybko. Ale zdjęcie udało się zrobić? Tak, udało się i wyszło dość ciekawie. Zdjęcie Plutona i Marsa są cząstkowe zdjęcia, są z stron NASA. Oni udostępniają takie zdjęcia i można sobie je pooglądać, a składając je do kupy można uzyskać ciekawe efekty właśnie. Zdjęcie Plutona zostało zrobione, poskładane. Jedne z pierwszych na świecie przeze mnie, ale nie było pierwsze. Już tam ktoś poskłada, ale w Polsce to na pewno. A Marsa to, Mars dość często występuje tutaj u mnie, jeszcze parę zdjęć jest w domu, bo jest dość dużo zdjęć tam w NASA, na serwisach. Panoramę robię lustrzanką na specjalnej głowicy, przystosowanej do robienia panoram 360, a zdjęcia zwykłe to normalnie ze statywu. Do panoram potrzebny jest no, ten aparat, głowica specjalna, no i statyw. I po zrobieniu zdjęć oczywiście to wszystko musi być złożone w odpowiednim oprogramowaniu, które to tak ładnie składa. Tomasz Mielnik jest także autorem zdjęcia przedstawiającego kapliczkę świętego Nepomucena w Nowinach Chorynieckich, które znalazło się wśród 150 najlepszych panoram z całego świata, które ukazały się w katalogu Kolor Panu Bóg. Jest również autorem fotografii Zorzy Polarnej, wykonanej w czerwcu ubiegłego roku, którą to fotografię opublikowały m.in. Gazeta Wyborcza, TVN Meteo, Crazy Nauka czy Nauki Love. A co autor panoram radzi początkującym fotografom? Trzeba wziąć aparat i wyjść w teren, bo siedząc w domu nie zrobi się zdjęcia w terenie. I dużo fotografować. Nie zrażać się, tak. W czwartek 7 lipca warsztat terapii zajęciowej imienia świętego Józefa w Oleszycach zorganizował pierwszą podkarpacką olimpiadę warsztatów terapii zajęciowej. Na zmagania sportowe przyjechali przedstawiciele 15 warsztatów z całego Podkarpacia. Organizatorom mimo wakacyjnego czasu udało się zaprosić do Oleszyc aż 15 warsztatów terapii zajęciowej z całego Podkarpacia. Ich uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje sportowe możliwości, udoskonalane na co dzień pod okiem terapeutów w swoim warsztacie terapii zajęciowej. I tak dla uczestników olimpiady przygotowano konkurencje indywidualne i zespołowe. W zmaganiach indywidualnych mogli się oni zmierzyć m.in. w rzucie woreczkiem na celność, strzałach piłką do bramki, biegach, prowadzeniu piłki slalomem czy biegu z jajkiem. W kategorii zespołowej rywalizowali w rozgrywkach w piłkę siatkową, sztafecie 4x60 metrów czy najbardziej widowiskowym przeciąganiu liny. Dzisiaj będzie pierwsza podkarpacka olimpiada sportowa warsztatów terapii zajęciowej Oleszyce 2016. Pierwsza, w ogóle nigdy jeszcze nie zorganizowana. Pokusiliśmy się o to. Bardzo się z tego cieszymy. Udało nam się to zorganizować. No jedynie co nam się nie udało, to pozamiatać, jak ja to mówię, nieba dzisiaj, bo pogoda jest taka niepewna, ale organizacyjnie wszystko mamy dopięte, czekamy na grupy, zgłosiło nam się 15 grup, 15 warsztatów z całego województwa podkarpackiego. Patrząc na czas urlopowy, to jest bardzo dużo. Wszyscy przyjechali z takim dużym entuzjazmem, bo to pierwsza taka impreza sportowa warsztatów terapii zajęciowej. W warsztacie terapii zajęciowej prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa, więc na takiej imprezie sportowej uczestnicy mają możliwość wykazania się, mają możliwość pokazania swoich umiejętności, też efektów rehabilitacji.
I myślę, że bardzo jest potrzebna również z tego względu, że możemy też w jakiś sposób się porównać, ile potrafimy, bo konkurencje są tak przygotowane, że mogą uczestniczyć osoby zdrowe, czyli nie mamy obniżonych siatek, nie mamy obniżonych koszy, po prostu wszystko jest dostosowane tak jak do ludzi zdrowych, pełnosprawnych, dlatego że uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej to uczestnicy, którzy bardzo dużo potrafią, są bardzo sprawni i dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy zaniżać, że tak powiem, poprzeczki. Spotkanie rozpoczął uroczysty przemarsz wszystkich uczestników, zapalenie znicza olimpijskiego oraz odczytanie tekstu hymnu olimpijskiego. Olimpiada w Oleszycach odbywa się w szczególnym czasie. 2016 rok to rok olimpijski. 5 sierpnia wystartuje olimpiada w Rio de Janeiro, a nieco później paraolimpiada. Co to jest terapia? To jest przywracanie do sprawności wszelakiej, więc również i tej fizycznej, i mam nadzieję, że ta terapia w waszych warsztatach spowoduje, że właśnie na tej olimpiadzie olimpijczycy już terapeutycznie przygotowani do zawodów będą mogli pokazać swoje umiejętności. To trzeba wybaczyć, to nie będą takie umiejętności jak olimpijczyków Rio de Janeiro, ale są to też bardzo wielkie umiejętności, bo sam udział takiego młodego sportsmena czy sportsmenki w tej pięknej imprezie jest przeżyciem głębokim. W konkurencjach indywidualnych najlepiej poszło warsztatom terapii zajęciowej START oraz PTWK z Przemyśla. Przemyślanie zwyciężyli aż w 5 spośród 6 konkurencji. W kategorii zespołowej w piłce siatkowej najlepszy okazał się warsztat terapii zajęciowej START z Przemyśla. W sztafecie 4x60 metrów warsztat terapii zajęciowej Ustrzyki Dolne. W przeciąganiu liny zwyciężył warsztat terapii zajęciowej PTWK z Przemyśla, a w konkurencji Podaj Piłkę warsztat terapii z Korytników. Uczestnicy organizatora warsztatu terapii zajęciowej z Oleszyc także spisali się bardzo dobrze. W kategorii prowadzenie piłki slalomem drugie miejsce zajął Sylwester Andryszczak z warsztatu terapii w Oleszycach. W konkurencji strzały piłką nożną do bramki trzecią lokatę zajęła Bożena Kiszka, a w kategorii bieg z jajkiem trzecie miejsce wywalczył Mariusz Grzegorczyk z Oleszyc. Już po raz drugi Cieszanowskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało bieg Cieszanowska Dycha Pamięci Wojtka Pałczyńskiego. Dystans 10 km najszybciej pokonali Stanisław Ważny z klubu Biegomania Lubaczów wśród mężczyzn, a wśród kobiet Magdalena Lachowska-Wójciak z Lubaczowa. Na zawody zgłosiło się ponad 150 zawodników, którzy wystartowali w biegu na 10 km oraz zawodach Nordic Walking na trasie o długości nieco ponad 5 km. Trasę biegu jako pierwszy pokonał Stanisław Ważny z Biegomanii Lubaczów z czasem 36 minut i 35 sekund. Drugi był Łukasz Markowicz z Wrocławia z czasem 37 minut 48 sekund, a trzeci Amadeusz Kowal z Lubaczowa, który osiągnął czas 38 minut i 5 sekund. Wśród kobiet najszybsza była Magdalena Lachowska-Wójciak z Lubaczowa z czasem 46 minut i 14 sekund, druga Sabina Zięba ze Świlczy z czasem 46 minut 51 sekund, a trzecia Kinga Walania z Głogowa Małopolskiego z czasem 48 minut i 30. Zawody Nordic Walking zwyciężył Maciej Pietrasiewicz z Dachnowa z czasem 35 minut i 17 sekund. Druga była Małgorzata Kubiszyn, a trzecia Wiesława Kubiszyn. Największy w Polsce cyrk Zalewski już w sobotę 9 lipca w Lubaczowie. Cyrk wystąpi tylko z jednym spektaklem, początek o godzinie 16 w namiocie przy ulicy Ofiar Katynia. W programie m.in. Zuma Zuma, akrobaci z Kenii, tygrysy i białe lwy, konie palomino, wielbłądy, kozy, duża iluzja, lasermen, klauni, ekscentrycy z Pragi, antypody, czyli żonglerka nogami oraz Lina Pionowa, absolwentki Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej. Chętni mogą skorzystać z promocji. Dorosły z biletem zakupionym w kasie może wprowadzić dwójkę dzieci w wieku do lat 10 gratis. Burmistrz miasta i gminy Oleszyce, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie i Powiatowe Koło Hodowców Koni w Lubaczowie zapraszają w najbliższą sobotę i niedzielę na 11. Wojewódzką Wystawę Koni Zimnokrwistych. W programie w sobotę od godziny 14 ocena płytowa klaczek, klaczy starszych, próba zaprzęgowa oraz spotkanie hodowców z kapelą Żarowianie, a w niedzielę na Oleszyckim Stadionie od 13 ocena płytowa ogierów, wręczenie nagród w czempionacie, prezentacje koni różnych ras, pokazy zaprzęgów parakonnych i atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę w Gorajcu odbędzie się już 6. edycja festiwalu Folkowisko. Tegoroczne spotkanie będzie przebiegało pod hasłem Trzy Galicje, trzy regiony z Polski, Ukrainy i Hiszpanii. Uzdrowisko Choryniec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Choryńcu-Zdroju zapraszają w sobotę na występ niemieckiej orkiestry Dentej Musikverein Rümlinsdorf. Początek o godzinie 19 w Parku Zdrojowym.
8 lipca ruszają piąte międzynarodowe letnie koncerty organowe Lubaczów 2016. Pierwszy koncert w piątek 8 lipca o 19 w Konkatedrze wystąpi Zbigniew Kruczek z Belgii. Kolejne koncerty 22 lipca wystąpi Wacław Golonka z Krakowa, 5 sierpnia wystąpi Marcin Armański z Kielc i 19 sierpnia wystąpiła Agnieszka Plas i Marek Kudlicki z Wiednia. Ruszyły wakacje i ruszają imprezy coraz bliżej też do wydarzenia Airshow Gmina Zamość 2016. Już 16 lipca na zamojskim niebie zaprezentują się podniebni akrobaci. Wystąpią kultowe gwiazdy na ziemi i w powietrzu. Wydarzenie organizowane jest z okazji 40-lecia Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Na pokazach zaprezentują się m.in. grupa akrobacyjna Żelazny, zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry, Artur Kielak, mistrz Polski w akrobacji samolotowej i wiele innych załóg lotniczych, które stworzą dla widzów niezapomniane i pełne emocji widowisko na niebie. Na niebie zobaczyć będzie można także latające historyczne statki powietrzne, m.in. autentyczny samolot pamiętający czasy II wojny światowej Tiger Moth z 1939 roku. Pokazem lotniczym Airshow Gmina Zamość 2016 patronuje wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Sponsorem głównym wydarzenia jest Perła Browary Lubelskie S.A. Start o godzinie 10 na lotnisku Mokre koło Zamościa. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie zaprasza na Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 2016. Który w tym roku potrwa wyjątkowo długo, od 31 lipca do 7 sierpnia. Festiwal poprzedzą wystawa Dawny Lubaczów, seminarium kulinarne tradycje kresowe oraz wizyta uczestników pierwszego forum Polonii Amerykańskiej w Polsce. Sam festiwal w tym roku odbędzie się w 5 gminach powiatu lubaczowskiego, m.in. w mieście Lubaczowie, gminie Lubaczów, Cieszanów, Narol i Choryniec-Zdrój. W trakcie festiwalu m.in. warsztaty folklorystyczne, koncerty zespołów folklorystycznych, spotkania odkrywające kresy, kresowe kino, zajęcia dla dzieci, dzień żydowski i wernisaże wystaw. Finałowa odsłona Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła 7 sierpnia na placu festiwalowym w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Od godziny 14 będą się tam odbywały konkursy kulinarne, gotowanie z Grzegorzem Rusakiem, festiwal zabawki, giełda staroci, pokazy rękodzieła, występy artystyczne i występy zespołów folklorystycznych. Szczegóły na stronie www.kresowakraina.pl. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat. Sponsorem serwisu w Obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Firma Chemifarb Wiesław Nawrót w Lubaczowie oferuje panele podłogowe, wykładziny PCV i dywanowe, chodniki, tapety, dywany, rolety, karnisze, tanią ceramikę, a także farby renomowanych producentów, takie jak Decoral, Dulux, Tikurit, Beckers czy Bondex. Do wszystkich paneli podłogowych mata gratis. Do tego stałe promocje i rabaty do 40%. Zapraszamy! Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9, Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wszystko w naszym dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie już za kilka dni. Do zobaczenia!